I... Gastly! Okej! Ta! O, o, jesteś samicą, dobra. Jakby nazwać moją kulkę gazu? Chwila, w takim razie trzeba ten zmienić tutaj. Eterna City. Gastly. I git. Wyklucie się poka nie liczy się jako nowy pok w Harton City, od razu mówię. Nazwę cię Matylda. Mam nadzieję, że jakiegoś dobrego ataka będziesz miała. Level pierwszy, o shit. Hipnoza i lizanie. Ale lewitujesz, przynajmniej to jest dobra sprawa. Harton City, ale nie! To ja to liczę jako ten, jak to się nazywa. Tak jak to miasto, które powiedziałem, kurde. Harton? Nie. Eterna, o! To jest to miasto chyba. Chyba. Gdzie jest Poké Center, kurde? Cokolwiek chcę... O, jest, dobra. Ponieważ cokolwiek chciałbym zrobić, najpierw wolałbym uzdrowić moje poki. Wy wyglądacie na ciekawych ludzi. Zaraz z wami pogadam. Ten z kamerą i ta z mikrofonem. Robimy reportaż o trenerach. Chciałbyś... tak, chciałbym participate. Chcielibyś... My zobaczyć, jak jesteś silny w walce. Tutaj chcecie się lać? Jubi Live TV on the spot live report. Coś mi się zdaje, że chyba zjebałem. A nie. Swimmer Jimmy! Całe szczęście, że uzdrowiłem moją drużynę. Fake out. Co teraz zrobisz? Chyba masz soundproof, mi się wydaje, więc nie ma co ciebie usypiać. Śpiewaniem. Gen. Nowy level! Snover. Ciebie mogę uspać. Czy mogę na tobie użyć teraz fake out? Chyba nie, to nie zadziała raczej. Oczywiście. O, ty też chciałeś mnie uśpić? Spadaj! Ja pierwszy. Dziewczyny mają pierwszeństwo, kapurze. Ja pierdzielę. Chybiamy cały czas tym samym ciosem. Znaczy nie, on ma grass whistle, a ja mam śpiew. Ale to powoduje to samo. Bye bye, Maszkaro. Nie, jeszcze kurde nie, dopiero zasnąłeś. A Reksiu też śpi. Reksiu, jesteś fajny piesek? Pewnie, że jesteś. O, moment. Mikrofon może poprawię. Mam nadzieję, że nie będzie mnie za bardzo... bo ja wiem, że jak mówię S bardzo często, to bardzo mocno ten mikrofon moje S wyłapuje. To mnie też drażni, jak ja na przykład edytuję filmy. A, nie trafił. Gień! Tak można, kurde, walczyć w Pokémon Center? Nawet nie wiem. No i do widzenia. Pa, pa. Uuu, ale poszedł exp. Media is the victim. Dlaczego trenerzy wybierają parę rodzajów Pokémonów? Ich uczucia, jeżeli o nie chodzi? Właśnie to badamy. No i co? Och, chwila. Nie, stój, nie, 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 nie! Niechcący walkę zaakceptowałem, co ja robię? Bonsly.
może nie będzie źle, ale jesteś kamienny, nie? Muszę kurde Gaskiego w końcu do peceta wsadzić. Uff, chociaż nie uff, bo normalne obrażenia by i tak zadał. Zadał dla lalki. A, jestem mądry. Cockblock! Simon nie może już uciec. Ale to chyba... jak on teraz padnie, to chyba blok już zostanie zniesiony. Piplup. Zgadnij co? Zdrowie się! Twoim kosztem. Bubble Beam. Nie jest źle. Jest źle! Pewnie kurde blok ciągle będzie działać. A nie, dobra. Uf. Nie ma strachu. Spieprzaj. Ci dam bajt z felu. Ubij go. Uf. Ćwir, ćwir. Happy Feet. Moja kamera jest zbyt ciężka, nie doczytałem tego. Więc przyszedłeś do Hartoma, by wystartować w konkursach? Co i to wszystko? Strata czasu, myślałem, że coś fajnego im powiem. Bo wiem, że można jeszcze w tej grze mówić rzeczy. Dobra. W takim razie, someone's PC. Deposit. Matylda idzie na razie tutaj. W sumie ty też możesz pójść. Chociaż pewnie będę ciebie potrzebował później. Tak, i ty wracasz do łask. Ciebie później potrenuję. Właśnie, moment. Move items. Spooky plate. Dawaj. Hell yeah. Dobra. Czy tutaj jest lider? W sumie jest, ale boję się angażować, kurde, w walkę. O ile dobrze pamiętam, powinien być lider. Jest. Ale zablokowany przez jakiegoś zjeba jak zwykle. Co zrobisz, co zrobisz? Coś kurde, co poruszy fabułę do przodu. Nie masz innego wyjścia. Dobra, tam debile blokują na prawo, na dole. Złaź z drogi. Pewnie też ktoś będzie blokował. Nie, to jest Amity Square. Mniej więcej tu chodzi o to, że możesz tylko z wybranymi Pokemonami łazić, nie? Ta. Ja już kurde wolę łażenie w Heart, Gold i Soul Silver, bo każdy kurde mogę z każdym łazić. To nie jest kurde rasistowski, jak wy skurwysyny tutaj to robicie. Zaraz, zresztą pokażę wam, jakie poki mogą tam tylko łazić. Kompletnie, kurde, niesprawiedliwe, tyle wam powiem. Czy? O, chwila. Na Mity Square możesz pójść na spacer z uroczym Pokémonem. Czy chcesz? O, mogę z Hilary się przejść? Fuck, ja tu nigdy nie byłem. Niech będzie. Dobra, zobaczymy, co tu jest ciekawego. Hihihi. Ale no, to jest rasistowskie, bo co z innymi moimi Pokemonami? Czemu z Rexiem nie mogę połazić? Ale hej. Scope Lens to zwiększa nam chyba celność. Albo krytyki. Jedno z dwóch. Ale kurde, dobra, to będzie eksploracja po raz pierwszy, że tak powiem. Tutaj jeszcze nigdy nie byłem. Coś jest lśniącego w rękach Clefairy. A w twoich nie. Możesz porozmawiać z twoim Pokémonem i okazjonalnie coś znajdzie. Szukaj kurde po ziemi! I dawaj mi przedmioty! Gówno mnie obchodzi, że podoba ci się ten spacer.
Dawaj teby. Okej, ale gdzie mogę teraz iść? To jest tak jakby jedyne miejsce tutaj. Czy może jestem ślepy i gdzieś jeszcze jest jakieś przejście? O! Brown Fluff. Fashion case. A, no to w takim razie bezużyteczne przedmioty mogą znajdywać. Znajdować raczej. No cholera, gdzie ja mogę pójść teraz? To jest wkurzające chwila. Nie, tam nie. Blać! Powiedz coś! Patrzę na ciebie prowokująco. Nie prowokuj mnie! Jak ja kurde mogę nie wiem. Co mi kurde złażenia stąd, jak całego parku zwiedzić nie mogę? Jak to mogę kurde zrobić? Mogę tylko tutaj się teleportować, nie? Ale nic więcej. O, coś trzyma. A jednak coś... Co to jest cornberry? Nawet nie mogę zobaczyć, co to jest. Nie blokują bezużyteczne skurczybyki. Driflun, on porywa dzieci! Jak śmiesz tu się z nim pokazywać. Nie mogę z tobą pogadać. Ma ktoś mapę tego miejsca? Czy może to się odblokowuje jakoś, jak dostajemy odznaki? Kolejne miejsca? Nawet posiedzieć na ławce nie mogę. Hilary prawie się poślizgnęła. To nie moja wina, że jesteś pierdoła. Ale hej. Muszę jakiś przycisk trzymać czy coś. Jak się teleportuje. Albo to jest kurde losowe czy coś. Albo walić to, spadam stąd. Chociaż ten pokeball mnie kręci. Czy czujesz się odświeżony? Proszę przyjść znowu. Rasiści. Jakie poki mogą tutaj łazić? Nie powiesz mi? Jestem zdenerwowany. Nie pozwolili wejść mojemu Pokemonowi. O mój głupi Gallardos i Steelix. Biedni Gallardos i Steelix. To jest dyskryminacja. Zgadzam się z tobą. Już poszedł pogadać z nią, ale pomyślał, że to jednak nie ma sensu. Ale może? Ja ci zaraz chcesz wpierdol? Nie. Nie może się zdecydować, biedny. Najpierw zbiera mu się odwaga i idzie z nią gadać, ale później myśli sobie, nie, to nie ma sensu. Odstąpię, dam jej spokój. Hello, jestem z Jubi Live TV. Czy mogę ciebie zrobić mały reportaż na twój temat? Dziękuję bardzo, nie traćmy czasu. Chciałabym usłyszeć o twoim spacerze z Happiny. Czy możesz mi powiedzieć, co czułeś w tym momencie? Co ja czułem? Chwila, mogę jakoś... Chwila. Czułem... Level setny. Confirm. Dziękuję, że podzieliłeś się z tobą twoimi myślami. Z nami twoimi myślami. I o kurde, w TV pokażą! To kurde, myśli o levelu setnym, kiedy chodzi z Happiny. Ja myślę, kurde, że kiedyś będzie tak wielki level miała, że rozpierdzieli każdego. Właśnie, cornberry, co to jest? Coś z kukurydzą mi się to trochę kojarzy. Apophine ingredient. A o tym powiem kiedy indziej też. Chociaż może nawet i za niedługo będzie tutorial o tym. Ale na razie niczego nie będę mówił. Wszystko w swoim czasie. Nie ma tu nic? Jest! Energy Root, super!
zawsze się przyda. Czy to też jest Amity Square? Może tutaj właśnie! Moment, tutaj może resztę przedmiotów zdobędziemy. Oczywiście, że pikachuje mają wstęp. One, kurde, mają wszędzie wstęp. Czemu miałyby, kurde, nie miałyby nigdzie wstępu? Nawet, kurde, w Pokenie jest pikachuj. Nawet w dwóch formach. Muddy Water. To może się przydać. Fun! Te ruiny z dawna, dawna temu. To są ruiny, bardzo stare ruiny, o tak powiem. Pogadam z Pokemonami. Nie patrz się tak na mnie. O, nie mogę w to uwierzyć. Jestem taki szczęśliwy z moim Pikachu. Gdziekolwiek idę, mój Pikachu zawsze za mną chodzi, bez wahania się. Aha, to tylko nasza dwójka, uchu. Gdybyś urodził się w Johto, to mógłbyś z nim chodzić, gdzie tylko chcesz. Poza tym, co to za głupie miejsce, do jasnej cholery? Jakbym nie mógł wypuszczać moich poków w mieście, na przykład? Dive! Are you fucking Oczywiście nie mogę sprawdzić. Are you fucking shitting me? Są jakieś ukryte przedmioty tutaj? A tutaj? Nie byłem w tym miejscu, więc odkrywam go razem z wami. Chociaż może niekoniecznie razem z wami, bo może są pro-playerzy, którzy po 50 razy przeszli Diamond, Pearl albo Platinum. Chociaż nie wiem, czy w Diamond i Pearl ten Amity Square był. Zgaduję, że tak. Okej, jak mogę do tamtego zamku wejść? Moment. Tędy nie byłem. Tędy nie przyszedłem. Okej. Gdzie mnie wypierniczyło? Nawet nie wiem. Czemu, kurde, przestań mi się spowalniać, błagam. Myślałem, że rozwiązałem ten problem, ale wygląda na to, że nie. No ale niestety, co ja mogę zrobić? Wygląda na to, że mój nowy komputer też nie może nic zrobić z mocą DS-a. Dobra, gdzie ja mogę, kurde, tamte przedmioty ponałapać jeszcze? Tutaj nie mogę. Może surf potrzebuje czy coś? Pływania. Chociaż kto wie. Dobra, walić to, spieprzam stąd. Kurde, rasiści pieprzeni wszędzie. Tak, tak, fajnie było, ale się skończyło. Rasiści. Dobra, wezmę, pójdę do jakiegoś rauta. Tylko do jakiego mogę pójść? Wiecie, żeby znaleźć jakiegoś fajnego poka może w dziczy. Mogę pójść na dół. Ale pewnie mnie nie przepuszczą. Ale cóż, zawsze można spróbować. Co szkodzi spróbować, nie? Będzie kiedyś gwiazda rocka. Albo heavy metalu. Wy skurwysyny! Tutaj jest wyjście, kurde, daj mi przejść! Skurwysyny jebane, nienawidzę tego. Wszędzie, bez żadnego powodu, jacyś głupi debile blokują, kurde, przejście przez miasto, no. Jakimś nonsensem. O, chwila, kolejny. Czego chcesz? Daj mi do sali pójść. Hej, jak ci idzie, trenerze? Wygląda na to, że chcesz wyzwać na pojedynek liderkę. No cóż, przykro mi to mówić, ale to niemożliwe. Pewnie kwestionujesz dlaczego, ale odpowiedź jest prosta, nie ma jej tu. Nie martw się jednak, jest w contest hallu. Przyjdź innego razu, dobra? Będę tu czekał. Kolejny, kurde, lider, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Moment. Pójdę na zakupy. I która to już godzina 23? Jeszcze trochę się ten... porobię jakieś głupoty przez 10 minut i po prostu będę już spadał. Gdzie jest sklep? Ja pierdzielę. Tutaj jest.
Dawaj mi, kurde, żarcie, czy tam nie, repele. Zawsze się przydadzą. Mam coś do sprzedania? Zaraz zobaczymy. Nie. Okej, a nie, tego nie. Raczej już nic nie sprzedam. Max Potion. Trochę overkill, ale zostawię go. Nigdy nie wiadomo, może się przyda. Nie. Temów nie będę sprzedawał. Chociaż może stąd. 500 nawet się nie opłaca. Dobra. Tak przy okazji ten w Black White i tam dalej, jak już i tak dalej, jak już nie ma tych, jak temy są nieograniczone, to już nie kupują ich od nas. Super. A, dobra, to później będzie z tego tutorial. Nie w tej sesji już, bo już trochę za dużo się tutaj stało. Ku! Piecha pichichich! Ładne okrzyki poków. Hej, witaj, witaj. Jak się miewasz? Jestem Pokémon Fan Club Chairman, tak jestem. Czy chcesz Czy chcesz dostać coś ode mnie dla twoich Pokémonów? Jeżeli tak powiem i powiem, nakarmię babeczkami twoje poki. Co byś na to powiedział? Ponieważ dawanie babeczek jest sposobem ekspresji miłości. Na przykład, jeżeli dałbym komuś słodką babkę, Pokémon by ją zjadł i byłby o wiele bardziej uroczy. Na przykład spicy, ostry, da mu zajebistości trochę. Dobra, to wszystko? Puffin Case. O, dobra. To też będzie chyba do tutoriala tego później. O, shit, moment. Znowu, co ty tu kurde robisz? Elo, jestem z Jubilife TV. Tak, chcę interview zrobić. Twój Kabuto jest całkiem ładny, czyż nie? Czy mogę czy możesz dać mu jakiś komentarz na temat twojego Kabuto? Level 100. On kiedyś też będzie miał setny level i rozpierdzieli wszystko. Szczególnie jak ewoluuje. Czy ja tu weszłem? Tak, byłem, bo tu myślałem, że to tutaj byłem, a to tutaj te całe te pofiny czy coś tam. Tak więc no, do tego wrócimy potem. Daj mi jakiś item. There are the contests when then we have Amity Square. Hartoms ma gości od z różnych stron świata, więc rzeczy są miłe i czyste. Mój Shroomish znajduje owoce i rzeczy, jak chodzimy w Amity Square. Wiem, Hilary też je znajdowała. Nie ma tu nic? Nie. Jesteście bezużyteczni, a w śmietniku. Śmietnik zawsze dobre miejsce. Kurde pusty. Czemu musicie być takimi kurde pedantami? Jasnej cholery, nawet nie można im coś ze śmietnika ukraść, no błagam. Mam coś, co twój Pokémon może trzymać. To jest Shelbel. Kolejny. Dziękuję. Teraz prześpi się w twoim łóżku. Już mi się nie chce. Tak, Clefairy wie, o co chodzi. Tak, to była Clefairy. Tak. Dobra. Idźmy stąd. A ty masz coś mi do powiedzenia albo dodania? Ludzie z całego światu śledzą Pokémon Contesty. Co powinnam zrobić? Mogłabym zakochać w sobie cały świat. Tak, dam kurde dla Giratiny słodkie babeczki, żeby był najbardziej uroczym brzydalem na świecie i wygram nim konkurs. To by było trochę dziwne.
ostateczny pok wkurwienia. O, jesteś trenerem. To oznacza, że używasz pokemonowych pudełek. Uwielbiam spotykać się z ich użytkownikami. O, co jest? Czemu te całe spojrzenie zszokowane? O tak, przepraszam. Proszę bardzo, znów się rozgadałam. Jestem Baby! Wiesz te pecetowe boksy, no nie? Ja jestem ich administratorem. Czy chcesz Pokemona Eevee? Tak, chcę! Kurwa! Czemu nie mogę wziąć tego cholernego Eevee? Chociaż nie. Przecież już Jolteona mam. Ale kto wie, może da mi kogoś innego. Niech kurde będzie. Party. Ta gra jest wkurzająca czasami. Ale dobra. Dawaj mi tego zasranego Eevee. Czy tam co tam chcesz mi dać. Ta Eevee jest bardzo dobrym przyjacielem z Johto, które... dostałam ją od przyjaciela z Johto i ma bardzo dużo przyjaciół. To wie ile wychował Eevee za te wszystkie lata. Przepraszam, to nic nie znaczy dla ciebie. Proszę, zajmij się nią. Na pewno to Eevee? Jaki Eevee? To Baltoy! Dobra. Czyli Hardown City, Baltoy. Ty kurde, wiesz co? Moja droga, ty masz chyba... Mimo tego, że ty zajmujesz się boksami z pokami i ty powinnaś się na tym znać, to jesteś ślepa, że ja pierniczę. Nazwę cię... Rebus. Nie wiem dlaczego, ale przyszło mi to do głowy. Miej jakieś fajne itemki. Właśnie, mogę od razu zobaczyć. Nie masz itemów, ale... Mud Slap, Psybeam, Rock Tompse... O. W życiu bym tego nie użył. Dobra, idziemy po Happiny do peceta. I chyba będę już powoli kończył, mi się tak wydaje. Ta, baby, mów Pokémon. Ta. Jest git. Zajebiście, dobra. No to chwila, co ty masz do powiedzenia? Hello, czy masz Puffin Case? Jeżeli nie masz, to idź do fan klubu Poków, ty mały śmierdzielu. Fantina, gym leader lubi też kontesty. Jest. Ta pani ma wielki apetyt, by doświadczyć wszystkiego w życiu. Zostawię to bez komentarza. Ale git. Dobra. Save. Ja pierdzielę. Ta sesja nie była wcale aż taka zła, poza tym, że padł nam jeden Pokémon. Saving a lot of data po raz kolejny. Ale to pozwala mi się trochę wygadać. Tak więc no. O ile dobrze mi wiadomo, to powinien być... 15 odcinek Nuzloka. No, mieliśmy wzloty i upadki. No nie, zaraz tylko zapiszę Excela i go zamknę. Mieliśmy wzloty i upadki, zajebistości i boleści. Tak czy owak, no, dotrwaliśmy do Hardown City. Tutaj chyba... Tak naprawdę Fantina to jest piątą liderką, ale możemy z nią się napierdzielać teraz. W sumie nie teraz, bo... Jakiś idiota blokuje salę, no nie? Ale ten, no... Jak pójdziemy do tego contest hall'a, to wszystko będzie git. A ten contest hall znajduje się tu. Ale do niego jeszcze nie wejdę. Bo to posunie fabułę do przodu, a nie o to tutaj chodzi. Czemu jeszcze raz zapisuję? Nieważne. Tak więc no... mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Kurde, muszę w końcu podzielić te wszystkie filmy na części, nie? Ale no, to był PG. Do następnego razu. Bye!